transmisja się rozpoczyna, także możemy się ustawić. Pani Małgorzata zacznie. Spotkaliśmy się akurat w Ogrodzie Saskim, żeby tutaj wirus nie atakuje, nie trzeba nosić maseczek, żeby każdy czuł się komfortowo, ale od jutra za bramą już też będzie można bez maseczek, już tam wirus nie będzie atakował. Także może zaczynamy. Już się nagrywa. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej pana posła Jakuba Kuleszy, przewodniczącego Koła Poselskiego Konfederacja oraz liderów Konfederacji. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja dotyczy skandalicznych działań urzędników ZUS-u wobec kobiet, matek prowadzących działalność gospodarczą, a mianowicie urzędnicy ZUS-u składają zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez kobiety, matki z artykułu 283 paragraf 1 kodeksu karnego, za które grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Za co? Za to, że kobiety zgodnie z ustawą, chcę to podkreślić, zgodnie z ustawą, deklarowały wyższe podstawy wymiaru składek oraz opłacały wyższe składki. Brzmi jak kiepski żart, ale niestety taka jest rzeczywistość, bardzo podła. Ja bardzo krótko nakreślę temat, żeby odbiorcy konferencji mieli jasny obraz sytuacji. Kobiety prowadzące działalność gospodarczą, jak również przedsiębiorcy, mają prawo zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych deklarować wyższe podstawy wymiaru składek, opłacać wyższe składki i w przyszłości pobierać wyższe świadczenia. Tak powinien wyglądać ten cały system. Niestety w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. Kobiety deklarowały wyższe podstawy prowadzące działalność gospodarczą, płaciły wyższe składki i w przypadku decyzji o macierzyństwie w trakcie ciąży naturalnie pobierały zasiłki chorobowe, a po porodzie zasiłki macierzyńskie. ZUS wyższe zasiłki przyznawał, wypłacał adekwatnie do wyżej opłaconych składek, a następnie po kilku latach twierdził, że zmienia decyzję, obniżał podstawy do minimum i żądał zwrotu wypłaconych wcześniej przyznanych wyższych świadczeń. Oczywiście od tych krzywdzących decyzji kobiety się odwołują, wiele spraw toczy się, są sprawy, które zakończyły się sukcesem dla pań, no ale niestety są też sprawy, które zostały przegrane w sądzie i ten skandal dotyczy właśnie tej grupy kobiet, gdyż w momencie, kiedy decyzja ZUS-u, ta krzywdząca, stała się prawomocna wyrokiem sądu, no wtedy kobiety powinny zwrócić te świadczenia i właściwie sprawa na tym powinna się zakończyć. Ale proszę Państwa, urzędnikom ZUS jest mało, urzędnicy ZUS chcą dobić do końca przedsiębiorcze kobiety, przedsiębiorcze matki i postanowili, że będą składać zawiadomienia do prokuratury, oskarżając te kobiety o oszustwo, o wyłudzenie świadczeń, które ZUS sam wcześniej przyznał i wypłacił, więc nie wiemy, o jakim wyłudzeniu jest mowa. No i urzędnicy chcą, aby te kobiety, przedsiębiorcze matki, mówiąc potocznie, poszły siedzieć na 8 lat do więzienia. To jest bardzo skandaliczne działanie. Oczywiście pan poseł Jakub Kulesza już zajął się tą sprawą, podjął kroki, podejmie kolejne. Oczywiście podejmuje indywidualne interwencje poselskie. W ZUS-ie również skierował pismo do pani prezes ZUS-u Gertrudy Uścińskiej w tej sprawie. Między innymi będzie skierowany również wniosek do Najwyższej Izby Kontroli w celu skontrolowania działań urzędników ZUS-u. O innych aspektach tej sprawy chciałabym, aby również powiedzieli pozostali uczestnicy konferencji. Dlatego teraz głos zabierze pan Rafał Mekler, lider klubu Konfederacji Lublin. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, na pewno wielu z Państwa nie wie, z przedsiębiorców z ZUS-em nie łączy żadna umowa. Nie ma poza narzuconej ustawowo relacji, nie ma tak naprawdę żadnego związku, który by gwarantował na zasadzie podpisu obu stron cokolwiek. Każdy zakładający działalność jest obligowany do opłacenia ZUS w określonych ustawowo wysokościach. Zasiłek macierzyński, co też może nakreślając, czym on jest, jest to tak naprawdę pomoc państwa dla kobiet, które zdecydowały się na zajście w ciążę, zdecydowały się na wychowanie nowego obywatela, nowego podatnika, podkreślam, co powinno być z perspektywy państwa no, znaczące, prawda, no bo jest to jednak benefit. Jest to
taki swego rodzaju pomoc państwa. Państwo odwdzięcza się za te lata płacenia ZUS-u, płacenia tych danin. Odwdzięcza się w momencie, kiedy tak naprawdę kobieta nie jest w stanie pracować, no bo nie oszukujmy się, no nie da się wychowywać dziecka, małego niemowlaka, gdzie często trzeba wstawać w nocy. No wymaga to dużych nakładów, dużych wysiłków. No wiadomo, że przez te kilka lat tego takiego pierwszego, że tak powiem, kontaktu matki z dzieckiem, tych pierwszych lat wychowania, no nie da się pracować, nie oszukujmy się. Więc uważam, że te pieniądze, które tak naprawdę to jest zwrot nakładów, które dana kobieta prowadząca działalność, bądź współprowadząca działalność ponosiła przez kilka lat wcześniej, ja widzę tu po prostu normalną relację, tak jaka powinna zachodzić. Gdzie jest problem? Proszę Państwa, na pewno wszyscy wiecie, mamy ostatnio lansowany bardzo mocno przez rząd system PFR. Jest to system zachęt ze strony rządu do tego, żeby pracownicy i pracodawcy wspólnie składali się na system emerytalny, na przyszłą emeryturę swoich pracowników. No, drodzy Państwo, nie cieszy się niestety ten program dużym powodzeniem z prostego powodu. No. Między innymi powodem jest to, dlaczego się tutaj spotkaliśmy. No sami Państwo widzą, ktoś opłacał składki przez kilka lat, czasami kilkanaście lat i nagle się okazuje, że zasadność tych składek jest weryfikowalna i opiera się to nawet o prokuraturę. No proszę Państwa, no tak zaufania to my nie zbudujemy, tak? Tak jak powiedziałem wcześniej, z ZUS-em nie łączy nas żadna umowa podpisana przez kogokolwiek. Jest to tylko i wyłącznie ustawowo, więc można to traktować jako swego rodzaju umowę społeczną, tak? I w tym momencie, jeżeli ZUS tak na dobrą sprawę opierając się na nie wiadomo jakich podstawach prawnych, bo paragrafy, z których zostały oskarżone te kobiety, no, są w tym momencie jednak absurdalne. Jeżeli ZUS stara się uniknąć tego wypłacenia, to coś jest nie tak, tak? No, mamy poważny problem tak naprawdę z zaufaniem do państwa, z zaufaniem do instytucji ZUS-u. Tak jak dziś słyszymy, że będziemy mieć jakieś emerytury, pamiętają Państwo na pewno, za poprzednich rządów słyszeliśmy, że jeżeli będziemy pracować 2 lata dłużej, 3 lata dłużej, to nagle nasze emerytury wzrosną niebotycznie, będziemy mogli, tak jak mieszkańcy krajów zachodnich, jeździć sobie na wakacje na ciepłe kraje. No oczywiście było to konfabulacja. Drodzy Państwo, to dlaczego my tutaj jesteśmy, to jest właśnie klasyczny przykład kryzysu zaufania do państwa polskiego wyrażony w stosunku do ZUS-u, do obywateli. I uważam, że ZUS, państwo polskie wyrażające przez rząd będący emanacją tego państwa polskiego, nie powinien obecnie liczyć na jakikolwiek mandat zaufania ze strony społeczeństwa. Niestety, tak to wygląda. No działa to w obie strony. Jeżeli jedna strona nie dotrzymuje zasad, no to druga też nie powinna się czuć w obowiązku dotrzymywać tych zasad. No. Ja osobiście jako przedsiębiorca na miejscu tych kobiet po prostu bym tego ZUS-u więcej nie płacił. Niestety, tak to działa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Teraz głos zabierze Mateusz Szczepaniak, lider klubu Konfederacji Lublin. Dzień dobry. ZUS powołuje się przede wszystkim na 2 artykuły kodeksu karnego. Może ja tutaj je przytoczę, bo to bardzo zobrazuje tak naprawdę tą sytuację. Artykuł 286, paragraf 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Drugim takim artykułem, na który się właśnie ZUS powołuje, jest artykuł 233, paragraf 1. I brzmi on tak, cytuję. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. O jakim tutaj przestępstwie mowa? Czy zdeklarowanie wysokiej podstawy w zgodzie z ustawą jest jakimś przestępstwem? Przecież to w końcu ZUS tak naprawdę
wylicza te podstawy, jaka się należy danej osobie w konkretnym przypadku. Może to jest tak, że urzędnicy sami w sobie mają taki cel, że po prostu najpierw decydują się na większą kwotę, na przyznanie większej kwoty, a w efekcie później po kilku latach zmniejszają ją, po czym niestety jeszcze każą zwracać te pieniądze tak naprawdę z odsetkami. Czy to nie jest tak naprawdę w tym momencie czysty zysk dla ZUS-u? Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Teraz głos zabierze Rafał Kuliski, Klub Konfederacji Bartłomieja Pejo. Witam Państwa serdecznie. Nie przedłużając, tu jest reprint materiałów ZUS-u, w których sama ta instytucja nakłania ludzi do płacenia wyższych składek niż minimalne możliwe ustawowo. Tak, w świetle tego, co zostało powiedziane w zasadzie i tych wyroków sądów, de facto ZUS nakłania ludzi do tego, za co później się z nimi sądzi, czyli nakłania ludzi do popełnienia poważnego przestępstwa, tak? Sytuacja jest głęboko absurdalna, proszę zobaczyć, ale to samo jest napisane: wyższe składki, wyższe świadczenia, tak? I na te, dokładnie kiedy ludzie idą za tą ulotką, kobiety idą za tą ulotką, chcąc móc na spokojnie się utrzymać, mając małe dziecko przy piersi, tak? Później za to samo są ciągane po sądach i można powiedzieć, że wydaje się, że urzędnicy chcą im zniszczyć po prostu życie. Nie dlatego, że nawet próbowały ich oszukać, tylko dlatego, że ciężko stwierdzić. Po prostu ZUS próbuje niszczyć życie ludziom za to, co sam im wcześniej doradza. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Teraz głos zabierze pan poseł Jakub Kulesza. Szanowni Państwo, Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa jak zorganizowana grupa przestępcza. Te metody są mafijne. Ustawa jest bardzo prosta. Ustawa mówi o tym, że składki, podstawę wymiaru płacenia składek ustala sam przedsiębiorca i ma do tego wolną rękę i może ustalić sobie tą podstawę od 60% średniego wynagrodzenia do 250% średniego wynagrodzenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam nakłania do płacenia wyższych składek, obiecując wyższe świadczenia, między innymi świadczenia macierzyńskie. Tymczasem ZUS, zgadzając się na pobieranie wyższych składek, wypłacając później te świadczenia, po latach dochodzi do wniosku, że będzie po prostu ograbiał matki, które zdecydowały się na i prowadzenie działalności gospodarczej, i na macierzyństwo. To jest działanie haniebne, a dodatkowa forma represji wobec osób, które przegrały w sądzie, składanie zawiadomienia do prokuratury, jest już szczytem bezczelności z punktu widzenia ze strony urzędników. Szanowni Państwo, ja wielokrotnie zwracałem się do Zakładu Ubezpieczeń, żeby poddali mi jakikolwiek sposób ich postępowania, ich działania. To znaczy, po pierwsze, podstawa prawna, na jakiej podstawie ktoś ma sobie ustalać składki. Po drugie, wewnętrzne ustalenia, regulacje ZUS-u. Czy są jakiekolwiek wytyczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jaką podstawę przedsiębiorca powinien przyjąć? Na jakiej podstawie powinienem ją ustalić? Dowiedziałem się, że w ZUS-ie nie ma żadnych wytycznych dotyczących podstawy wymiaru składek, więc całe działanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest nie tylko bezprawne, ale także nie ma podstawy co do jakiejkolwiek oficjalnego stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Złożę zawiadomienie do Najwyższej Izby Kontroli. Napisałem pismo do oddziału Zakładu Ubezpieczeń w Lublinie, który odpowiada za działania lubartowskiego ZUS-u. I przede wszystkim chciałbym zadeklarować, że jeżeli ta sytuacja będzie kontynuowana, jeżeli urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wycofają tych zawiadomień do prokuratury w sprawach, w których ZUS wygrał, to ja deklaruję, że w każdej sprawie, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych przegrał z kobietą przedsiębiorcą, będę składał zawiadomienia do prokuratury na urzędników ZUS-u, bo to wówczas oni odpowiadają za wyłudzenia, za zastraszanie i zanękanie obywateli. Tak będzie. To jest moje ultimatum i oczekuję podejścia proobywatelskiego, a nie mafijnego. Czy mają Państwo pytania? Ile jest takich doniesień na prokuratury ZUS-u? Jest to świeża sprawa. Wcześniej nie spotkaliśmy się z taką zuchwałością. Do tej pory w województwie lubelskim zgłosiła się do nas jedna kobieta z Lubartowa. Natomiast w całej Polsce mamy jeszcze dwa takie zgłoszenia? Trzy. Czyli w całej Polsce mamy cztery. Tak, ale... Może Małgorzata Tylus. Adwokaci, z którymi mamy kontakt, z którymi działamy już od dłuższego
dłuższego czasu. Mówią, że tak jakby oni mają wrażenie, że to się dopiero zaczyna, więc to ta fala dopiero nadchodzi, no i zapowiadali już, że będą kolejne zgłoszenia do nas wpływały. Także ja też z tego miejsca chciałabym bardzo zaapelować do wszystkich pań, które mają stawiane zarzuty karne, aby zgłaszały się do biura poselskiego pana posła Jakuba Kuleszy. Będziemy działać w tej sprawie. To znaczy, że ktoś dostał już zarzuty? Tak. Ile osób? No te 4 osoby to dostały. To już zarzuty mają, zarzuty, nie tylko tak, tak, zarzuty. Tak, to są zarzuty, to są zawiadomienia złożone do prokuratury. To zawiadomienie to jest jedna rzecz, a zarzuty to są druga rzecz. Tak, zarzuty również. W tym zawiadomieniu miały postawione zarzuty, to się wszystko tak odbywa. Są traktowane jak przestępcy, pracownicy ZUS-u są wzywani, oni składają zeznania na kobiety. Kobiety również są wzywane na policję w charakterze właśnie podejrzanego popełnienia przestępstwa, również są przesłuchiwane. To, że tak to się właśnie... Rozumiem, że te kobiety mają pomoc prawną. Pomagacie w tym zakresie? Tak, tak, oczywiście. Kobiety, które, których nie stać jest na profesjonalnego prawnika, staramy się w miarę oczywiście kompetencji naszych i możliwości zrobić wszystko, żeby miała jak najlepszą pomoc. Dziękuję. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja też również dziękuję, że pani przyszła i zgłosiła tę sprawę. Tak. Do... Mam nadzieję, że to się po prostu utknie, także dziękuję panu serdecznie. Chciałam osobiście już podziękować za zaangażowanie, bo naprawdę pismo, które pan dostawał do ZUS-u, chociaż tyle miałam ulgi na sercu, że chociaż ktoś jest w stanie im odpowiedzieć na to. Także chciałam serdecznie podziękować. Jeszcze dziękuję będziemy bardzo. Kontynuować, także... Dobrze.